Kulka! Dawaj! Kulka! Słuchajcie, jakbyście się tak może przemówili. Cieszę się, że udało stworzyć się na te wybory tak silną drużynę. Drużynę, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że Prawo i Sprawiedliwość kolejną kadencję będzie rządzić samodzielnie. Tyle z mojej strony. Panie Prezesie, proszę o głos. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym briefingu prasowym, briefingu przedwyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj mogliśmy razem z Państwem się spotkać w Końskich, w dobrym dla nas miejscu, tak jak Pan Starosta już powiedział, w miejscu, gdzie nie tak dawno popierany przez nas Komitet Wyborczy wygrał wybory do Rady Powiatu. Proszę Państwa, tutaj na Koneckiej Ziemi, zanim przedstawię wszystkich obecnych tutaj kandydatów, dla nas najważniejsze są dwie osoby. Pan Starosta Grzegorz Piec i Pani Dyrektor Urszula Przygocka. Oni są kandydatami z ziemi koneckiej. Bardzo się cieszę, że podjęli ten trud, to wyzwanie zdobywania mandatów parlamentarnych. Mam takie przekonanie, że tutaj lokalna społeczność postawi właśnie na Grzegorza, postawi na Urszulę, bo tak to trzeba. Czas najwyższy, żeby wreszcie prawica znowu wróciła do gry, prawica konecka, i żeby z tego waszego środowiska był poseł. Świetnie by było, gdyby oni obydwoje zdobyli te mandaty. Takie założenie, takie założenie. Bardzo się cieszę, czyli plan jest ambitny. To życzę wam tego, żeby ten plan wam się powiódł. I proszę państwa, jeśli pozwolicie, ja jeszcze tutaj głos zabiorę, ale dajmy im głos na sam początek. Grzegorz, czy jeszcze sobie życzysz coś powiedzieć? Znaczy pan prezes już powiedział w sumie wszystko, także... Nie, ja jeszcze nic nie powiedziałem. Jeśli chodzi o nas, tak, liczymy na dwa mandaty, po to idziemy, drodzy państwo. Ziemia Konecka, zresztą powiat konecki ma bardzo fajne usytuowanie. Ja tylko Państwu powiem, że to jesteśmy na styku trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. I mam nadzieję, że jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że będzie Ziemia Konecka miała przedstawiciela w Sejmie, na pewno wykorzystamy te warunki lokalizacyjne. Tylko uważajcie, jak będziecie prowadzić kampanię, żebyście jej nie prowadzili w mazowieckim i w łódzkim, bo takie przypadki się zdarzają. W przyszłym roku na prezydenta wybory, także to... Zanim przedstawię pozostałych kandydatów, bardzo proszę Urszulę o zabranie głosu. No nic, ja może tylko dodam, że dziękuję za zaufanie w takim razie, tak, że znalazłam się na tej liście jako kandydat do Sejmu. No i na pewno tak, będę się starała tutaj o... zdobycie zaufania, tak, naszych wyborców z całego województwa, i byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby to zaufanie, tak, do mojej osoby było ze strony tutaj mieszkańców, znajomych, przyjaciół i innych osób, którzy uznają, że warto na mnie zagłosować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj na spotkanie z drużyną Prawa i Sprawiedliwości wyszedł Pan Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich. Panie burmistrzu, bardzo liczymy na to, że Pan burmistrz wspomoże tutaj drużynę Prawa i Sprawiedliwości, tak, na terenie powiatu konewskiego. Wczoraj już Pan burmistrz wspomógł, także dziękujemy Panu burmistrzowi za wczorajszą pomoc. Wczoraj podpisałem z panią wojewodą umowę w ramach programu autobusowego. Uruchamiamy od 1 września 5 dodatkowych kursów, które do tej pory nie istniały. Proszę państwa, panie burmistrzu, realizacja. Ale to w tej chwili chciałem przedstawić pozostałych kandydatów. Nasza lista Prawa i Sprawiedliwości z województwa świętokrzyskiego liczy 32 osoby. Chciałem państwa poinformować, że dzisiaj została ta lista zarejestrowana, została poparta przez 35 tysięcy obywateli ziemi świętokrzyskiej, którzy tutaj są zameldowani. Chciałem bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca tym wszystkim, którzy poparli naszą listę, poparli naszych kandydatów do Senatu. To znakomity wynik. My w naszym planie, w planie kampanijnym założyliśmy sobie to, że przez tydzień będziemy zbierali podpisy poparcia pod naszą listą, i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę w tak krótkim czasie znakomity wynik. Wczoraj
włączyliśmy kolejny bieg i od wczoraj po województwie świętokrzyskim objeżdżamy PiS busem, którym jeżdżą nasi kandydaci. Przemierzyliśmy bez mała już zdecydowaną większość miast powiatowych. Dzisiaj jesteśmy w Końskich, przed nami jeszcze Skarżysko i Starachowice. Tam zakończymy naszą podróż i później nasi kandydaci już własnymi środkami lokomocji rozjadą się po całym województwie. Będziemy wkraczać nie tylko do dużych miast, miasteczek, ale przede wszystkim chcemy sięgnąć do tych mieszkańców, którzy zamieszkują poszczególne sołectwa, bo tam jest naprawdę ogromny potencjał i będziemy go chcieli pozyskać dla dobra Polski, bo przecież dzisiaj trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że Polska może dalej rozwijać się w tak dobrym tempie tylko pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. O tym zaświadczyła wczorajsza debata rządowa, gdzie został przyjęty projekt budżetu po raz pierwszy od czasów transformacji ustrojowej z deficytem równym zero. I to jest dobry prognostyk na przyszłość. Szanowni Państwo, 4 lata temu, kiedy prowadziliśmy kampanię, mówiliśmy, że idziemy do rządu z gotowymi projektami. Udowodniliśmy to, bo jesienią 2015 roku przejęliśmy ster władzy w naszym kraju, a już 1 kwietnia 2016 roku wprowadzony został bardzo poważny program. Program, który wzbudzał wiele emocji, gdzie mówiono, że to jest program, który zburzy budżet państwa. Okazuje się, szanowni państwo, że program Rodzina 500+ nie zburzył budżetu roku 2016, ani 2017, ani 2018. Dziś mamy 2019 i co? Rząd rozszerza ten właśnie program, przekazując również świadczenia dla pierwszego dziecka w rodzinie. To jest właśnie ten najważniejszy priorytet Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest rodzina. Pomoc rodzinie, pomoc dzieciom w godnym życiu. W 2007 roku dług publiczny Polski, kiedy rządy kończyły się Prawa i Sprawiedliwości, wynosił 600 miliardów złotych. Po 8 latach rządów Platformy i PSL-u dług przekroczył 1 bln złotych. Ja już nie chcę wyliczać, ile to statystycznie jest przypada na jednego Polaka. Co my w tym czasie zrobiliśmy? Ten dług zaczął się zmniejszać. Pan prezes wspomniał już o tym, że będziemy mieli zerowy deficyt budżetowy. I tyle programów prorodzinnych, prospołecznych. Wszystko to okazało się, że nie sięgaliśmy do kieszeni Polaków, tylko wręcz odwrotnie. Zmniejszamy podatki, zwiększają się dochody. My nie szukaliśmy właśnie w kieszeniach Polaków pieniędzy na realizację tychże programów. Czyli to świadczy o tym, że Polska weszła na ścieżkę rozwoju gospodarczego. Z tego wzrostu gospodarczego korzystają wszyscy Polacy. I to, że po raz pierwszy mamy budżet bez deficytu, daje nam ogromną szansę i zaufanie Polaków, że te kolejne 4 lata będą bardzo dobre dla Polski. My dzisiaj rejestrujemy kandydatów, rozpoczynamy już taką bardzo mocną kampanię. Tamci są w powijakach, nie stworzyli żadnego bloku, ich programem jest program Antypis i myślę, że Polacy są w stanie to ocenić. I 13 października będzie wielki sukces i Polski, i Polaków, i Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że potrafi nie tylko obiecywać, ale dotrzymywać słowa. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko mówi, ale ciężko pracuje na rzecz naszego społeczeństwa. Dlatego też jestem dumna, że mogę kandydować z listy Prawa i Sprawiedliwości. W tych trudnych czasach, kiedy rzeczywiście trudno jest o zachowanie takiej twardej tożsamości. Właśnie Prawo i Sprawiedliwość potrafi upomnieć się o prawa rodziny, o prawa katolików, o prawa praktycznie wszystkich grup społecznych. Potrafi zadbać o zachowanie naszej tożsamości narodowej, o poszanowanie naszej kultury, tradycji, historii naszego narodu.
I to jest rzeczą bardzo ważną w tym jakże szybko zmieniającym się świecie. W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła pierwszy w historii Polski zrównoważony budżet. To oznacza, że budżet nie będzie miał żadnego deficytu. Gdy 3 lata temu premier Beata Szydło mówiła: wystarczy nie kraść, gdy pytała opozycja, skąd weźmiemy na to pieniądze. A później, gdy premier Mateusz Morawiecki mówił o kolejnym rozszerzaniu programów prospołecznych, mówiliśmy wtedy, trzeba rozwijać naszą gospodarkę. Dziś mówimy, aby budżet był w przyszłej kadencji, w przyszłym roku na plusie z dodatnim saldem, mówimy wspólnie, razem zadbajmy o Polskę. I dlatego proszę Państwa o to, abyśmy 13 października oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość. Chyba najtrudniej będzie mówić tutaj w Końskich, ponieważ ja się tutaj urodziłam. Dziękuję Państwu bardzo za to, że przybyliście tutaj. Już mam tutaj swoich znajomych, którzy mnie poznali. Przede wszystkim chciałam podziękować panu posłowi Lipsowi, że mogę kandydować, że jestem na tej liście. Jestem z tego bardzo dumna. Reprezentuję Kielce, ale tak jak powiedziałam, urodziłam się w Końskich. Mam tutaj wielki sentyment, wielu przyjaciół, znajomych. I mam nadzieję, że właśnie ci przyjaciele, znajomi przyjdą na wybory i zagłosują na listę Prawa i Sprawiedliwości. O programach nie będę już mówić, bo tutaj posłowie już wszystko powiedzieli. Państwo wiecie, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo robi dla społeczeństwa, dla ludzi w każdym wieku, dla seniorów także, dla dzieci, więc proszę o głosy na Prawo i Sprawiedliwość 13 października. Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość wzięło na swoje barki trudną reformę wymiaru sprawiedliwości, ale reformę niezwykle potrzebną, której domagali się Polacy, a Prawo i Sprawiedliwość, jak nieraz pokazało, słucha Polaków. Szanowni Państwo, reforma była konieczna choćby z tego względu, że Polacy zgłaszali problem przewlekłości postępowań sądowych. Wspominali, że mają problem z dostępem do wymiaru sprawiedliwości, że się go obawiają. Aby zniwelować te problemy, Prawo i Sprawiedliwość ostatnio uchwaliło zmianę przepisów, która nie tylko przyspieszy postępowania cywilne, ale wprowadzi szereg rozwiązań ugodowego kończenia sporów, co niewątpliwie nie tylko zmniejszy koszty, jakie obywatele ponoszą w związku z postępowaniami, ale także przyspieszy te postępowania. Przykładowo można też odnośnie dostępności do sądów wskazać, że osoby, które korzystały z kredytów frankowych, no niedawno musiały pozywać banki wedle ich siedziby, co na ogół oznaczało kierowanie pozwu do Warszawy, podczas gdy dzięki tej nowelizacji pozwy te mogą być kierowane do sądów właściwych wedle miejsca zamieszkania konsumentów, co niewątpliwie ułatwi im dochodzenie ewentualnych roszczeń. Nie mogę nie wspomnieć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości i współpracy z samorządami zawodowymi prowadzi szeroką akcję edukacyjną młodzieży, co pozwala budować społeczeństwo obywatelskie świadome praw i obowiązków i w przyszłości na pewno zaowocuje lepszym kontaktem tych młodych ludzi w ich dorosłym życiu z organami administracji publicznej wymiaru sprawiedliwości. To, proszę Państwa, jest kierunek, który niewątpliwie należy utrzymywać i popierać. W związku z tym zachęcam do głosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem tutaj w Końskich o bardzo ważnym projekcie, który został zapisany w planie odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego, COP 2. Tutaj w Końskich, co oznacza COP, mówić nie trzeba. Bo wszyscy z Was na pewno, jak nie ze słyszenia, być może co niektórzy też i poczuli ten smak jeszcze pozostałości po Centralnym Okręgu Przemysłowym, bo właśnie rzecz tego dotyczy, aby tutaj w północnej części województwa odtworzyć Centralny Okręg Przemysłowy, a więc stworzyć taką jakby specjalną strefę dla rozwoju przedsiębiorczości opartą już na bardzo nowoczesnych technologiach. I chcę Państwu zapowiedzieć, że od Końskich poprzez Skarżysko, wcześniej Stąporków, Starachowice, Ostrowiec, Sandomierz, dalej na wschód Podkarpacie, a wcześniej na zachód województwo łódzkie, chcemy stworzyć taki ważny, ponadregionalny projekt specjalny, który będzie związany z rozwojem przedsiębiorczości. Tutaj jest bardzo mocny ludzki potencjał, doświadczona kadra, która jeszcze była kształcona przez tych, którzy tworzyli
tutaj Centralny Okręg Przemysłowy i mam takie przekonanie, że dla województwa świętokrzyskiego jest to świetna rzecz. W przyszłym parlamencie będziemy zabiegać o poparcie dla tego projektu w polskim Sejmie. To jest pomysł pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jestem przekonany, że ten projekt mocno się wpisze tutaj w rozwój województwa świętokrzyskiego, czego z całego serca życzę nie tylko sobie, nie tylko wszystkim kandydatom, ale całej społeczności ziemi koneckiej. To jest słuszna konstatacja pana prezesa, żeby mieli nasi wyborcy jasność. Nie jestem kandydatem z tego okręgu, jestem kandydatem z sąsiedniego okręgu 82, który obejmuje Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, Sandomierz i Opatów. Natomiast w tym okręgu kandydatem jest nasz przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy, pan senator Jacek Włosowicz, i proszę o głos na niego jako kandydata na senatora, ale przyjechałem tutaj po to, żeby wesprzeć drużynę Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie kandydatów, którzy się wywodzą stąd. Pani Urszula Przygocka, pani Monika Słoniewska i pan starosta Grzegorz Piec, który komentując, jaka jest społeczność ziemi koneckiej, powiedział, że tu są ludzie pracowici, piękne tereny. Ale ja bym dodał jeszcze jeden najważniejszy może element. Tutaj, szanowni państwo, gdy przyjrzymy się tej społeczności, to jest najbardziej prawicowe środowisko w naszym województwie świętokrzyskim. To jest zbiór ludzi patriotycznie nastawionych. Tutaj, wśród was, operował w czasie II wojny światowej, a nie mogę tego nie powiedzieć jako przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, jeden z najwybitniejszych dowódców z oddziału zgrupowania ponurego, cichociemny major Świec, pseudonim Robot, który tutaj spoczywa na ziemi koneckiej. Jeden z najwybitniejszych dowódców Polskiego Państwa Podziemnego. I te wszystkie cechy, które opisują drużynę Prawa i Sprawiedliwości, jak również gdy państwo spojrzycie na ten nasz towarzyszący naszym podróżom PiS-BUS, gdzie są opisane programy, które realizujemy od 2015 roku, gdzie jesteśmy wiarygodni. Jesteśmy wiarygodni w uzgodnieniach z mieszkańcami naszego regionu, mieszkańcami naszego kraju, i przyjęte do realizacji programy poprzez ustawy realizowane, jesteśmy wiarygodni i dlatego realizujemy program dobrej zmiany. Ale żeby ta dobra zmiana mogła dalej trwać, potrzeba, żeby przedłużać dobry czas dla Polski. Bo tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości, tylko głosy oddane na drużynę Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim, na posłów i senatorów, są gwarantem tego, że Polska będzie dalej w dobrych rękach. Rękach ludzi, tak jak mieszkańcy ziemi koneckiej, są patriotycznie nastawieni do swojego państwa, do swojego narodu. Możemy liczyć na silną pozycję Rzeczpospolitej w Europie i świecie. I tego sobie życzmy razem wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, i z tym pójdźmy do naszych środowisk, żeby prosić, zapraszać ludzi do tego, aby głosować 13 października na drużynę Prawa i Sprawiedliwości. O to państwa bardzo proszę.